Po raz pierwszy w Bartoszycach w miniony weekend obchodzona była Europejska Noc Muzeów i nie ma się co dziwić, muzeum mamy i my, a to wydarzenie było właściwym do rozpoczęcia oficjalnej działalności tego miejsca na mapie Bartoszyc, które powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Rozental. Do tej pory wszystkie zbiory, eksponaty odzwierciedlające historię regionu zalegały w magazynach, strychach, piwnicach i cieszyły oko wyłącznie zaangażowanych członków Bartoszyckiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Rosenthal, którzy te zbiory kolekcjonowali. Ale i tu miejsce na wyjątkowe przedmioty zaczęło się uszczuplać. Stąd pomysł na to, by tymi skarbami podzielić się we właściwy sposób, poprzez ich wystawienie w specjalnie do tego przygotowanym miejscu nowy siedzibie stowarzyszenia w budynku po byłym Gminnym Centrum Informacji a do tego w wyjątkowym czasie. Europejska Noc Muzeów. No, udało nam się jakoś dopiąć tego terminu, żeby Wykorzystać go właśnie na otworzenie w końcu naszej placówki naszego małego, małego muzeum izby regionalnej Izby Pamięci. Choć samo miejsce jest nowością, to stowarzyszenie podkreślmy, od dawna jest aktywne w społeczeństwie i część zbiorów już dawno ujrzała światło dzienne. Jeśli ta, tutaj to miejsce nie było otwarte, to często robiliśmy wystawy gdzieś w plenerze, często organizowaliśmy pogadanki historyczne w szkołach, w przedszkolach. Dla dzieci organizowaliśmy wypady z wykrywaczami, żeby zobaczyły, jak to, jak to wygląda od strony takiej praktycznej, że faktycznie coś z Ziemi można fajnego wyciągnąć. Niekoniecznie muszą być to rzeczy bardzo wartościowe ze względu na, na kwestie materialne, tak? ale dla nas najważniejsze to są sprawy historyczne związane z tą Ziemią. I cieszymy się, że jest tak duży odzew, że młodzież interesuje się historią, że chce usłyszeć coś, co jest związane z naszym rejonem. A teraz znacznie większa grupa osób może tym tematem się zainteresować i zgłębić wiedzę dotyczącą historii regionu, która jest w centrum zainteresowania stowarzyszenia. I można śmiało stwierdzić, że jego członkowie to skarbnica wiedzy w tym obszarze. Zajmujemy się, tak jak widać, kolekcjonowaniem, zbieraniem rzeczy z dawnych czasów, głównie związanych z naszą ziemią, z, z bartoszycami, z terenami związanymi z prusami wschodnimi. Jest nas około 20 osób w stowarzyszeniu, działamy już od kilku lat. W końcu udało się miasto, pan burmistrz, podziękowania w jego stronę i ukłony w jego stronę, że udało się wygospodarować takie pomieszczenie. Mamy nadzieję, że będzie to bardzo fajną wizytówką dla miasta. Zresztą zawsze staraliśmy się promować nasz region i, no i chociażby same Bartoszyce. Na wieloletnie zbiory to i to miejsce jest zbyt małe, ale na tyle przestrzenne, że udało się Stowarzyszeniu Rosenthal bardzo dobrze je zagospodarować, prezentując wyjątkowe i bardzo ciekawe eksponaty. Bardzo dużo rzeczy, tak jak tutaj z tyłu, chociażby ten mundur wojskowy, jest związany z. Tym rejonem, z niemiecką jednostką wojskową, która tutaj miała miejsce w Bartoszycach. Wiele rzeczy, chociażby związanych z Bartoszycami, to browar bartoszycki, tak, tutaj kolekcja butelek, tam więcej mamy jakichś dokumentów, zdjęć związanych właśnie tutaj z naszym, z naszym regionem. Ale nie tylko, nie tylko Bartoszyca, ale okoliczne miejscowości też tutaj, tutaj znajdą swoje miejsce. I to co najważniejsze, to miejsce będzie otwarte na mieszkańców, na turystów i to miejsce ma potencjał. Europejska Noc Muzeów dała nowe możliwości tak dla miastek i stowarzyszenia, ale przede wszystkim mieszkańcom, którzy bliżej mogą poznać historię tego regionu, którą od lat zafascynowane jest stowarzyszenie. Dla nas każda rzecz, która jest związana stricte z samymi Bartoszycami, dawne Bartenstein, no to to już jest dla nas perełka, to cieszy, że mamy w swoich zbiorach. I to jest zasługa nie tylko nas, nas, członków tego stowarzyszenia, ale wiele osób tutaj mieszkańców Bartoszyc chętnie zaczyna przekazywać rzeczy, które ma związane z Bartoszycami do naszego tutaj małego muzeum. Które dostosuje się do potrzeb mieszkańców udostępniając swą wystawę i dzieląc się wiedzą. Odsyłamy w to miejsce, bo jest warte odwiedzenia i otworzenia się na coś zupełnie nowego w Bartoszycach.